będzie kontynuował. No. To bo wypowiedź pani premier Beaty Szydło mówi, że no, nie ma zgody polskiego rządu, by przymusowo narzucono uchodźców. Bardzo dziękuję państwu za uwagę do aktualności dnia. Nie, to musi być wybierz. Słuchaj państwo, Radia Maryja, przed nami wiadomości. Przedstawią Justyna Kendra i Piotr Brzezina. Bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są priorytetem rządu, powiedziała premier Beata Szydło w szpitalu wojskowym w Warszawie. Szefowa rządu wzięła udział w otwarciu zmodernizowanej kliniki kardiologii. Żeby program zmian w służbie zdrowia zakończył się sukcesem mierzonym poprawą dostępności do usług medycznych, zaznaczyła. Będzie mierzony tym, iż ludzie będą... Także, proszę państwa, jakieś takie... Że każdy w Polsce będzie mógł powiedzieć, że... Dziwne, że jakby ludziom nie zależy na tym, żeby dociekać, tak, żeby dociekać, no. Zobaczymy. Badań zabiegów inwazyjnych, przeprowadzone zmiany mają wzmocnić potencjał kliniczny. Chodzi o kradzieże, proszę państwa, bo tutaj o CBA, ale my mamy swoje podwórko, prawda? Legitymują się odpowiednią liczbą przepracowanych lat. Sprawa dotyczy 105 tysięcy osób, których nie uwzględniono przy wprowadzeniu przepisów o 1000 złotych minimalnej emeryturze. Sytuację naprawić ma przygotowany przez resort pracy projekt. Mamy swoje podwórko. Przepisy mają zostać wkrótce przyjęte. Jeżeli my nie będziemy się troszczyć o swoje podwórko, to nas tu rozkradną. O. Rozszerza zakres gwarancji najniższego świadczenia emerytalnego, czyli prawa do minimalnej emerytury, na osoby, które przeszły na emeryturę z urzędu z tytułu niezdolności do pracy, przebywały wcześniej na rynkach, z tytułu niezdolności do pracy, te osoby nie muszą mieć wymaganego stażu zatrudnienia. W naszej propozycji ustawowej jest przyznanie tego prawa do najniższej emerytury z wyrównaniem od 1 marca, ponieważ najniższa emerytura z 882 zł wzrosła do 1000 zł właśnie od 1 marca tego roku. Szefowa resortu pracy zapewnia, że środki przeznaczone na finansowanie podwyżek są zapewnione w budżecie państwa. Przepisy o minimalnej emeryturze weszły w życie w marcu bieżącego roku. Rozszerzenie tych regulacji o byłych rencistów ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. Trwa próba likwidacji w Polsce branży hodowli zwierząt futerkowych. W Sejmie znajduje się obecnie projekt, który postuluje zakaz takiej działalności. Podnoszone przez część opozycji oraz ekologicznych aktywistów argumenty dotyczą m.in. rzekomo złych warunków hodowli. Tymczasem jest to branża działająca i rozwijająca się branża, w której Polska jest jednym ze światowych liderów. Jak ktoś kradnie na budowie, to kierownictwo powinno zareagować od razu. I od tego mają kamery, żeby właśnie dokładnie to przejrzeć. Bo okazuje się, że oni wcale tam nie patrzą się te kamery. A no właśnie. Że argumenty tzw. ekologów nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Nie ma logicznych powodów, aby zwalczać tego typu hodowlę w naszym kraju. Jeżeli przeczytalibyśmy sobie ten raport na temat przemysłu futrzarskiego, czy pseudoraport, bo ja tego dokumentu poważnie nie mogę traktować, to tak naprawdę na każdej stronie znajdują się informacje przekłamane i zmanipulowane. Trudno jest doszukać się konkretnych dowodów, konkretnych dokumentów, które poświadczałyby współpracę tych organizacji, które, jak same twierdzą, walczą o dobro zwierząt i współpracy z zagranicznym, gigantycznym lobby. Natomiast jeżeli pozwalibyśmy sobie ułożyć pewien prosty związek przyczynowo-skutkowy, pewien związek logiczny, to wydaje mi się, że pewne wnioski nasuwają się same. To jest bardzo szeroka walka z polskim rolnictwem. No proszę zauważyć, że tak naprawdę tam, gdzie byliśmy, czy jesteśmy liderami, momentalnie pojawiają się gigantyczne protesty. Pracą nad ustawami zakazującymi hodowli zwierząt futerkowych sprzeciwia się resort rolnictwa, który zwraca uwagę na duże znaczenie gospodarcze tego sektora. Z danych wynika, że hodowla samych norek tylko w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła w Polsce do około 10 milionów sztuk. Co więcej, branża ta daje zatrudnienie około 50 tysięcy osób, a popyt na polskie skóry za granicą rośnie.
Ze strony ukraińskiej mamy do czynienia z fałszowaniem historii i polityką historyczną gloryfikującą ONUPA, napisała Reduta Dobrego Imienia w oświadczeniu. Organizacja, która inicjuje i wspiera działania, które mają na celu prostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących historii Polski, podkreśliła, że budowa relacji polsko-ukraińskich nie będzie możliwa na gruncie akceptacji fałszu. W oświadczeniu czytamy, że w celu ukształtowania dobrych stosunków konieczne jest wyjaśnienie bolesnych kart historii, szczególnie z czasów II wojny. Zdaniem Reduty niepokojąca jest asymetria w relacjach polsko-ukraińskich, gdyż Polska wspiera Ukrainę między innymi politycznie i finansowo, a także przyjmuje ukraińskich emigrantów, mówi rzecznik prasowy Reduty Dobrego Imienia Urszula Wójcik. Z niepokojem obserwujemy politykę historyczną, jaką Ukraina prowadzi wobec Polski. Wzrasta gloryfikowanie UPA, niechęć do skonfrontowania się z prawdą o rzezi wołyńskiej. Dochodzi do ataków na polskie placówki dyplomatyczne, o czym niedawno szeroko informowały media. Pojawiają się w mediach ukraińskich manipulacje faktami historycznymi, które podburzają przeciwko... Razie Conchita do KFM, a Conchita Barbie Baby Langström Ekstra. Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Pani Radia Sowica. Także to nie są żarty, proszę Państwa. Jak jest jakikolwiek przejaw tego, że coś dziwnego się dzieje, no to wiadomo, że kradną, nie? No i mogą jeszcze zamordować, nie tylko kradną. No to trzeba reagować, jak się nie reaguje, a jak się ściemnia, jak to mówi tutaj Tesco Ekstra, Lena, że ściemnia, że ktoś ściemnia, czy ta ruda Monika, Tesco Ekstra ściemnia, używają tam takiego słowa ściemnia. No to w supermarkecie nie może być ściemnione, bo jak będziemy ściemniać, to jedna Ukrainka ukradnie jedną czekoladę, potem drugą, trzecią, czwartą i druga Ukrainka będzie to kontynuowała, ale niestety Ukrainka wzięła drugą czekoladę i zwolniono ją z pracy. No i to jest bardzo dobrze, także proszę nie ściemniać, ale jeżeli tutaj na budowie kierownicy kazali, proszę Państwa, zgasić światło, no proszę bardzo, o czym my tu mówimy? Przepisy dyrektywy, która jest zasadniczym elementem Unii Bankowej, mają zapewnić, aby banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji. Ma to się stać bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Przyjęto je, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat ZUS a obniżenie wieku emerytalnego. Naszym gościem będzie pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Początek spotkania w telewizji trwa o godzinie 18.15 w Radiu Maryja o 21.30. W czwartek, 18 maja, mija rok od konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. 18 maja to równocześnie rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, a jak wiemy, świątynia, którą wspólnie wznosimy, jest wotum wdzięczności za naszego wielkiego rodaka. Tego dnia w naszym sanktuarium sprawowana będzie msza święta dziękczynna za to wielkie dzieło, w którym wspólnie możemy szerzyć i pogłębiać kult świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Rozpocznie się ona o godzinie 12 i transmitowana będzie na naszej antenie, dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy i do jedności w modlitwie, szczególnie tych, którzy rok temu uczestniczyli w konsekracji świątyni. Zachęcamy do wspólnej modlitwy już 10 minut po godzinie 14. Ta modlitwa psalmami, niech też tak, dużo śpiewać, dużo się modlić, psalmy śpiewać, tak jak w cerkwi prawosławnej. Kto śpiewa, ten się podwójnie modli. No, Radio Conchita, proszę być z nami. Już piąty tydzień okresu wielkanocnego. Hymn oto jaśnieje godzina, co smutek krzyża rozprasza. I następnie psalmodia ze strony 890 i następnych. Także widzicie Państwo, CBA zatrzymało biznesmena. CBA rozbija warszawską ośmiornicę reprywatyzacyjną. Zmiany, proszę Państwa, ze znany. Czy się z nami modlił? Dzisiaj jest nasz trudy. Witamy serdecznie.
na lewo, na prawo, tak. Znany ze skupowania roszczeń biznesmen Maciej M. i jego syn Maksymilian M. zostali wczoraj zatrzymani, a z nimi sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców majątkowych. Maciej i Maksymilian M. dzięki skupionym roszczeniom stali się właścicielami atrakcyjnego gruntu na placu Defilad z przedwojennym adresem 7/29, na którym można stawiać wieżowiec działek przy twardej 8 i 10. Oraz ulica Królewska 36. Właściciele firmy, do której należy, no tak z odległości czytam, Królewskiej 36. Właściciele firmy. W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich usta. Opowiadam moimi wargami. Właściciele firmy, do której należy m.in. kontrowersyjny budynek przy Podwalu, zostali wczoraj zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Ujęto łącznie 8 osób, w tym znanego adwokata Andrzeja M., który od lat występował jako pełnomocnik rodziny M. Dwoje adwokatów, którzy byli kuratorami spadkobierców przejmowanych przez nich nieruchomości, Grażynę K.B. i Tomasza Z. oraz rzeczoznawców majątkowych Mikołaja Jacka R. oraz Andrzeja K. Ustaliliśmy, cała grupa podejmowała działania wprowadzające w błąd sądy urzędników i nieprawowitych spadkobierców w procesach zwrotu działek. Wartość szkód szacowana jest na 46 milionów złotych, ale może być znacznie wyższa. Będzie weryfikowane przez biegłych rzeczoznawców, mówi rzecznik CBA Piotr Kaczorek. Zatrzymani zostaną przewiezieni do wrocławskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Proszę bardzo. No. I teraz dlatego są wściekli bardzo i wyśmiewają z jednej strony, a z drugiej strony są bardzo wściekli na przedsięwzięcia Lili Mysiej, która chce połapać wszystkich złodziei i chce dociec wszystkiego aż do samego samolotu. Też. No. Radio Koncita. Także proszę z nami, proszę być z nami. No. Kluczy, który? To jest zamknięta. A jeszcze raz? Aha. Bo oni zamknęli na to bramę, to myślałem. No tak. Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal. Swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika. A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie. Ich brzuch na także kupa wariatów. Transport. 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 Beton, beton. Jak się zabetonuje, to już potem, wiesz, no. Się nie odbetonuje, nie wróci się. Jesteśmy na Bemowie, na Jelonkach.